Nikt teraz nie śpi, proszę pana. Nie tylko księgowi, ale też prawnicy, doradcy podatkowi i przedsiębiorcy. W momencie, kiedy wczoraj tak naprawdę rozmawiałam z uczestnikami zjazdu, było widać, że większość z nich Polski Ład już zna, coś wie, potrzebuje jedynie większej wiedzy, ugruntowania i znalezienia strategii dla siebie, dla swojej firmy. Niektóre rzeczy, które zostały zmienione w ostatnich na przykład projektach, czy też nawet w nowelizacjach, gdzie pierwszą ogłoszono już wczoraj. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Polski Ład, który został podpisany kilka dni temu, bodajże w poniedziałek czy wtorek, będzie już zmieniany tak, żeby ta nowela wyszła razem z samą ustawą w styczniu. Więc w tym momencie wszystko, co znajdziemy na internecie, musi podlegać rzetelnej weryfikacji. To może być dana sprzed 3 miesięcy, ona może być nieaktualna. Ona może tak naprawdę być newsem, który już jest stary. Więc w tym momencie jedynie wiedza ekspertów, ludzi, którzy nad tym siedzą i pracują, każdą taki news lepiej jest potwierdzać.